Będziemy obradować nad ważnymi rzeczami dla naszego kupca. Będziemy się wymieniać, że tak powiem, stara komenda z nową komendą, którą wspólnie dzisiaj wybierzemy. Będziemy obradować nad strategią, nad tym, w jaki sposób widzimy nasz kupiec w ciągu najbliższych kilku lat. Ale zaczniemy do takiej części oficjalnej, gdzie nastąpią pewne podziękowania. I usłyszymy kilka miłych słów od tych, którzy do nas tutaj dotarli. Więc pozwólcie, że jeszcze raz przedstawię już zgodnie z protokołem, a nie przed protokołem jeszcze raz. Podkreślę z czynnik Karolina Kubis, Harwis, Łukasz Woźniak, a druga zgodnie z protokołem Dobromira Gierańczyka, harwmistrza wymieniłem już wcześniej. Moi drodzy, wszyscy wiemy, jak mijały nam ostatnie lata. Wszyscy mamy gdzieś widmo tego, co się działo lat temu. 4, 3. No jak to tam było ciężko w pewnym okresie funkcjonowania tego harcerstwa. Ale spójrzmy na to. Dzisiaj się tutaj widzimy i dzisiaj się widzimy w gronie, które wzbogaciło się w ostatnich latach o bardzo wielu instruktorów. W gronie, które jak sobie o nim myślę, to sprawia, że czuję radość. Bardzo się z tego cieszę. I widzimy się w gronie przede wszystkim takim, które ma pewne możliwości, ma ambicje i ma, jakby to powiedzieć, pewien duży cel, który nam będzie przyświecał w kolejnym roku harcerskim. O czym powiem Łukasz i druhna Karolina. Duchmy i duchowie. Życzę nam, żebyśmy sobie tutaj wspólnie się pogadowali jak najlepiej, jak najmądrzej. I zacznę od pewnej prośby do was. Jeszcze póki mogę, prawda, prosić pewne rzeczy z innego poziomu. Jako komendant kupca, jako szef zespołu, wiem, jak dużo wysiłku stało przed tym zespołem, w którym dochodziłem. Jak wiele w tym było problemów, z którymi nawet nie liczyliśmy, że będziemy się mierzyć. Ile było takich zagadnień, które były dla nas ciężkie. Ile czasami się nawarstwiało jakiejś demotywacji, jakichś takich złych emocji, które gdzieś buzowały. Dzisiaj jesteśmy na zjeździe, dzisiaj będziemy się wzajemnie oceniać i oceniajmy się uczciwie. Natomiast będziemy też wybierać nowe władze i chciałbym, żebyście tym nowym władzom, wszystkim, którzy będą nami zarządzać, dowodzić, przewodzić w najbliższym czasie, dali maksymalnie wielkie zaufanie, obdarzyli największym zaufaniem, jakie tylko możemy, ponieważ i oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka prawdopodobnie. Jako komendantówca będą się dowiadywać wszystkiego po kolei, będą reagowali na rzeczy, które będą się działy w kupcu na bieżąco. I może być tak, że gdzieś jakieś założenie, które sobie przyjmą na początku, to będą musieli odsunąć na drugi plan, bo jakieś sprawy bieżące się pojawią, które będą wymagały szybkiej reakcji. To jest duży ciężar, to jest duża odpowiedzialność, to wymaga dużego takiego podejścia, które no, będzie musiało pogodzić kilka jakichś konfliktów, które gdzieś się pojawią. W związku z czym, gdy będziemy wybierać nową komendę, pamiętajcie, że nie wybieramy tutaj kogoś, kto będzie do tego, żeby przelewać na niego jakieś nasze frustracje. Tylko wybieramy tutaj zespół, który będzie nam przewodził i który jest tutaj dla nas. A my jesteśmy w nami. Duchmy i duchowie. To ja może tyle. Bardzo dziękuję za te lata, które wspólnie spędziliśmy i będziemy je spędzać dalej. Tak? To nie ulega.
Proszę o